Cześć! Click to Pay to nowy standard płatności, który skraca proces finalizacji zakupu do minimum. Zapraszam na rozmowę z Darią Augustik z Mastercard, która opowie o genezie tego projektu, a także czym jest Click to Pay. Cześć wszystkim, serdecznie Was zachęcam do wysłuchania naszej rozmowy o nowym standardzie płatności Click to Pay, który ma za zadanie ułatwić nam proces zakupowy. Cześć Dario. Cześć. Bardzo się cieszę, że przyjechałaś do nas, do naszego studia do Poznania. Tym bardziej, że porozmawiamy o ciekawym według mnie temacie, jakim jest Click to Pay. Zanim jednak przejdziemy do tego, powiedz, czym się zajmujesz w Mastercard? Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja w Mastercardzie mam przyjemność odpowiadać za rozwój biznesu w obszarze e-commerce'owym i współpracę z partnerami odpowiadającymi za obszary digitalowe. Mhm. Dobrze, więc przejdźmy do tego Click to Pay. Bazuje on na standardzie SRC. Czym jest ten standard? Tak, standard SRC, skrót z angielskiego od Secured Remote Commerce, jest to standard opracowany przez konsorcjum IMVICO. Konsorcjum IMVICO jest to takie, powiedzmy sobie, ciało standaryzacyjne, które opracowuje normy i standardy mające na celu sprawienie dla zwykłego użytkownika, żebyśmy zawsze i wszędzie płacili w taki sam sposób, bo to powoduje, że użytkownicy ufają danemu narzędziu i właśnie za taką standaryzację odpowiada IMVICO. I IMVICO właśnie między innymi ustandaryzowało płatności zbliżeniowe, które w sercach Polaków zagościły na dobre, bo wszyscy płacimy zbliżeniowo. I kilka lat temu IMVICO podjęło działania na rzecz opracowania standardu do płatności internetowych, bo takowy był nam potrzebny. Mm-hmm. No dobrze, to powiedz, na czym polega sama metoda Click to Pay? Głównym założeniem Click to Pay'a jest to, byśmy mogli zapisać dane karty po to, by wszędzie płacić bez konieczności podawania i przepisywania numeru karty i daty ważności. Mhm. Także to jest główne takie założenie usługi, bo myślę, że możemy mówić sobie, że Click to Pay jest pewnego rodzaju usługą do płatności kartą. Okej, więc jak przebiega tak w praktyce cały proces płatności? A może zanim przejdziemy jeszcze do procesu płatności, może opowiemy sobie troszeczkę, co się stało w Polsce? Proszę bardzo. Dziękuję. No więc Polska jest bardzo fajnym, innowacyjnym krajem do wdrożeń i zdecydowaliśmy się jakiś czas temu, by właśnie w Polsce ten standard wprowadzić. Dokładnie tak jak teraz rozmawiamy, te wdrożenia się odbywają na całym świecie, w wielu krajach w tym samym czasie, no bo oczywiście, żeby standard mógł zaistnieć i zagościć w sercach nas wszystkich, mam nadzieję, musi zostać najpierw wdrożony. I my właśnie kilkanaście miesięcy temu podjęliśmy działania, by właśnie na rynku polskim ten standard wdrożyć i razem wspólnie z Fundacją Polska Bezgotówkowa i z drugą organizacją płatniczą Visa podjęliśmy takie działania, no we współpracy tutaj z operatorami płatności i T-Payem właśnie. Mhm. A powiedz mi, czy ta metoda powstała z jakiejś konkretnej potrzeby, czy coś ją zainicjowało, jak to było? Ja myślę, że z bardzo dużej potrzeby. W naszych sercach i w sumie w sercach wszystkich osób płacących wydaje się, że najważniejsze są dwie rzeczy. Bezpieczeństwo i wygoda. I tyle o ile bezpieczeństwo jest w sercu i DNA organizacji płatniczych i transakcje kartą są najbezpieczniejszymi płatnościami, bo poza oczywiście zwykłymi procesami reklamacyjnymi, które użytkownik może zgłosić, to zawsze zostaje ta procedura chargebackowa, gdzie w przypadku trudności z dogadaniem się z merchantem możemy zgłosić się do swojego banku i taki chargeback zgłosić. Więc tutaj pod kątem bezpieczeństwa płatności kartą są super. O tyle, o ile to przepisywanie 16 cyfr numeru karty, podawanie daty ważności raczej mi z wygodą się taką nie kojarzy. Więc, więc Click to Pay odpowiada na tą potrzebę wygody, tak? Jednak czasy się zmieniły i wszystko się digitalizuje i takie oczekiwanie trochę, bym robiąc zakupy musiała wstać z tej kanapy, podejść do torebki, wyciągnąć kartę i przepisać jej te 16 cyfr, no wydaje się, że w tych czasach już jest takie mniej popularne i właśnie Click to Pay odpowiada na tą potrzebę.
Głównym założeniem Click2Paya jest, bym raz zapisała sobie kartę w portfelu elektronicznym, tak sobie to nazwijmy, że to jest portfel elektroniczny Click2Pay i później gdziekolwiek płacę u jakiegokolwiek merchanta, ja już nie muszę podawać tych danych i płacę w sposób one-clickowy. Mhm. No dobrze, czyli nie musisz podawać hasła. W takim razie w jaki sposób weryfikujecie tożsamość użytkownika? Tak, oczywiście. To może fajnie by było, żebym opowiedziała, w jaki sposób dodajemy kartę do Click2Paya i potem w jaki sposób tutaj się odbywają te wszystkie mechanizmy w tle, o których użytkownik nie do końca wie, a pewnie byłby zainteresowany, żeby się dowiedzieć. Na pewno. No więc przy pierwszej transakcji, no bo zawsze jest ten punkt wyjścia, prawda? Jestem na stronie operatora płatności, robię zakupy poprzez bramkę płatniczą T-Pay i widzę taki znaczek, ja go nazywam spinaczem, niektórzy nazywają go strzałką. I ten znaczek mówi mi, że strona, na której jestem, wspiera standard płatniczy Click2Paya. Ja wpisuję te 16 cyfr numeru karty, datę ważności i klikam, że chcę zapisać kartę do Click2Paya. Większość danych jest podstawionych, no bo sklep ma o nas informacje i one są przekazywane automatycznie do Click2Paya. Podaję swoje imię, nazwisko, numer telefonu. Ten proces zajmuje 20 sekund, 30 sekund maksymalnie i to powoduje, że zakłada mi się profil, tak, albo jakieś konto użytkownika w Click2Payu właśnie. W trakcie tego zapisywania mam możliwość zaznaczenia, czy urządzenie, z którego się zapisuję, jest moim urządzeniem i chciałbym dodać je do zaufanych. Mówię o tym, bo później jak będę mówić o samej płatności, to będzie ważne. Więc przy założeniu, że kupuję na przykład ze swojego telefonu, dodaję sobie urządzenie do zapisanych i proces płatności się odbywa normalnie. I później, jak następnym razem próbuję dokonać płatności, to w momencie, jeżeli wybrałem tą opcję, że dodaję urządzenie do zaufanych, to ja już w momencie przejścia na formatkę płatniczą, ja już tą kartę zobaczę. Ja już zobaczę ją, że ona jest i jednym kliknięciem mogę zapłacić. Jeżeli jestem z tej grupy osób, które nie dodały urządzenia do zaufanych, bo jak wiemy, część z nas ufa i klika, część z nas nie lubi tego robić. Im więcej ta statystyka rozkłada się pół na pół, tak przynajmniej wiemy z badań, to w momencie, kiedy przechodzę na formatkę, ja widzę, że mam założony login w Click2Payu, ponieważ jestem rozpoznany przez operatora. Natomiast żeby kliknąć zapłać, podaję sześciocyfrowy kod, który otrzymam bądź na numer telefonu, bądź na maila, który wcześniej zdefiniowałem przy tym logowaniu. Więc dla tych, którzy dodają do zaufanych, od razu pokazuje się karta, klikam i płacę i transakcja kartowa przebiega w sposób standardowy, tak jak po wpisywaniu 16 cyfr, ale już nie muszę tego robić, na całe szczęście. A dla tych, którzy chcą się dodatkowo uwierzytelnić, wpisujemy kod i dokonujemy płatności kartą. No to brzmi naprawdę bardzo prosto. Nie musisz mieć żadnego dodatkowego urządzenia tak naprawdę przy sobie. Taki jest właśnie cel, że nie muszę mieć dodatkowego urządzenia, nie muszę nosić ze sobą karty. Karty przede wszystkim. Bo jak wiemy teraz, no prawda jest taka, że popularność tych portfeli elektronicznych rośnie. Jesteśmy przyzwyczajeni, płacimy zbliżeniowo w sklepach, nierzadko płacimy portfelami elektronicznymi takimi jak Google Pay czy Apple Pay. I odzwyczajamy się troszeczkę od noszenia tej karty ze sobą. Także Click2Pay odpowiada właśnie na tą potrzebę i na tą sytuację, gdzie nie mamy karty przy sobie, wcześniej ją zapisujemy i gdziekolwiek jesteśmy, możemy zapłacić. To też niweluje ryzyko na przykład kradzieży karty, prawda? Czy też no, jest to po prostu dużo wygodniejsze? Powiedz, w jaki sposób dbacie o bezpieczeństwo użytkowników? Oczywiście, bezpieczeństwo jest DNA. Najważniejsze. Mastercard, dla nas bezpieczeństwo jest numerem jeden zawsze. I tutaj, jeżeli chodzi o Click2Paya, to oczywiście zachowujemy wszelkie standardy płatności kartą, która jest bardzo bezpieczna. Dodatkowo, co przy implementacji Click2Paya zostało zrobione, to w momencie, kiedy my tą kartę zapisujemy do portfela elektronicznego i ten pierwszy raz podajemy te 16 cyfr, datę ważności, etc., to w tym momencie, może też ważne jest jeszcze, że powiem, że jak podajemy te dane, to one się zapisują w chmurze. Jeżeli mam kartę Mastercard, zapisywana jest ona w chmurze organizacji płatniczej Mastercard i oczywiście ta chmura jest obwarowana wszelkimi rygorami bezpieczeństwa. Natomiast co dodatkowego jeszcze robimy w przypadku Click2Paya, to
podając te dane, my od razu jako organizacja płatnicza szyfrujemy tą kartę i zapisujemy ją w chmurze w postaci takiego tokenu sieciowego. I co jest też ciekawe, dzięki temu, że zapisujemy to w chmurze jako token sieciowy, później jak robimy zakupy i pojawia się nam ta karta już zapisana w Click to Payu, to my widzimy jej rzeczywisty wizerunek. Teraz bardzo często jest tak, że jak jesteśmy przekierowani na formatkę, to widzimy taki, powiedzmy sobie, jakiś standardowy wizerunek karty, tak? Natomiast w Click to Payu będzie tak, że jak zapiszemy kartę do Click to Paya, to pojawi nam się nasza karta, którą my nosimy w portfelu, bo to jest możliwe właśnie dzięki tej tokenizacji sieciowej. Czyli to oprócz też bezpieczeństwa, jeszcze mamy taki fajny user experience, że ja wiem, że to jest moja karta. Tak, to chyba też wzmacnia to poczucie bezpieczeństwa. Jak najbardziej. Powiedz mi, jakie są przewagi tej metody nad innymi, niekoniecznie kartowymi, na przykład nad Blikiem i innymi metodami płatności, których mamy mnóstwo? Tak, a w szczególności w Polsce mamy bardzo dużo. Tak. Jesteśmy takim bardzo specyficznym krajem, mogę to powiedzieć z racji tego, że my jako Mastercard jesteśmy obecni no w zasadzie na całym świecie i w różnych krajach klienci przyzwyczajeni są do różnych metod płatności. U nas jest ich zdecydowanie bardzo dużo. No to, co ja mogę powiedzieć, to poza tym bezpieczeństwem, bo karta jest najbezpieczniejszą metodą płatności, mamy dodatkowo teraz tą wygodę, tak? Nie przepisuję numeru karty, dzięki temu jest mi wygodniej. Też wydaje mi się, że fajnie można powiedzieć o tym, że merchanci mają też różne potrzeby, ponieważ działają w różnych obszarach. Mamy taki tradycyjny e-commerce, ja to tak nazywam, mam nadzieję, że nikt tego nie weźmie za nic złego. Tradycyjny e-commerce, gdzie ja wchodzę na stronę sklepu i coś kupuję, coś wpisuję adres dostawy, płacę i coś mi jest dostarczane. Na tradycyjnej stronie internetowej. Ale teraz, w dzisiejszym świecie, mamy bardzo wiele takich use case'ów, gdzie ten model wygląda zupełnie inaczej, tak? Wszystkie modele subskrypcyjne, gdzie zapisujemy kartę, a później co miesiąc lub co kwartał pobierana jest tam jakaś nasza opłata. Też te portfele elektroniczne, o których powiedziałam. Te wszystkie rozwiązania, one dążą do jednego. Do tego, żebyśmy płacili w sposób one-clickowy lub nawet czasem zero-clickowy, czyli po prostu nic nie muszę robić, dodaję kartę do portfela elektronicznego i w tle później, nie wiem, przyciskam guzik kupuję i płacę, czy na przykład jadę Uberem i zamawiam taksówkę i potwierdzając zamówienie tej taksówki, ja już tak naprawdę zobowiązuję się do zapłacenia, tak? Także wydaje mi się, że te wszystkie rozwiązania, one są fajne i one współistnieją i to jest dobrze, że mamy konkurencję, tak bym nawet to mogła nazwać, tak, konkurencję w tym obszarze, bo use case'y są różne i też potrzeby nas jako użytkowników w kontekście płatności są różne i ważne jest, by bramka płatnicza, merchant oferujący płatności miał ten wachlarz płatności, bo każdy z nas chce płacić w taki sposób, w jaki lubi. A jeżeli jakaś metoda płatnicza oferuje tą właśnie płatność mega super szybką i wygodną, no to jest to taki dodatkowy benefit tej metody i myślę, że właśnie Click to Pay jest taką metodą. Tak, no wielu użytkowników opuszcza sklep, jeżeli nie ma tej metody, którą rzeczywiście lubi płacić. Dokładnie. Powiedz mi, jak przekonałabyś merchantów do tego, że powinni mieć tę metodę w swoim e-sklepie? No ja myślę, że tutaj z perspektywy merchanta to tak naprawdę najfajniej by było, gdyby merchant nie musiał o tym myśleć, tak mi się wydaje. Bo merchanci muszą naprawdę o wiele rzeczy zadbać w całym procesie zakupowym i ta płatność powinna być takim czymś, co się po prostu dzieje i nie powinni się nią przejmować. A czasem tak nie jest, tak? Ta konwersja od momentu, kiedy klient wchodzi do sklepu, do momentu, kiedy opuszcza sklep i ma opłacony towar, no wygląda czasem różnie. Także mi się wydaje, że merchanci, no wiadomym jest, że odpowiadają na potrzeby swoich klientów i jeżeli klienci chcą płacić szybko i wygodnie, to powinni swój sklep w taki sposób organizować i mieć takie metody płatności, żeby odpowiadać na te potrzeby. Co więcej, myślę, że co jest istotne, metody takie uniwersalne, bo Click to Pay i płatność kartą jest metodą uniwersalną. Na całym świecie ludzie płacą kartami
I merchanci mają też klientów, nie tylko z Polski, mają też klientów z zagranicy. Jak wiemy, e-commerce nie ma granic i widzimy to po wszystkich statystykach, prawda, że o tyle, o ile w sklepach spożywczych ten udział płatności kartami zagranicznymi jest mniejszy albo jest większy w określonych porach roku, jak są wakacje, okres turystyczny, tak, o tyle, o ile w e-commerce ten udział jest zupełnie inny i też biorąc pod uwagę, że Click to Pay jest takim standardem globalnym, jeżeli ja jestem mieszkańcem jakiegoś innego kraju i robię zakupy w Polsce, zapisałem sobie kartę u swojego jakiegoś innego merchanta czy operatora płatności i teraz kupuję u merchanta polskiego, który jest waszym partnerem, partnerem T-Paya, no to w takiej sytuacji super jest, że ja mam tą opcję, bo dzięki temu ten użytkownik jeszcze bardziej mi ufa i jest zadowolony z tego, że może przyprocesować płatność bardzo szybko. Także definitywnie uważam, że jest to produkt warty z powodu konwersji, a już w szczególności uważam, że wszyscy merchanci, którzy mają klientów zagranicznych lub planują być może w przyszłości ekspansję zagraniczną, fajnie by było, żeby zastanowili się nad tym i jak najszybciej ten produkt wdrożyli. Mhm. No tym bardziej, że jest to duża, globalna marka, tak? Więc każdy z nas ją z pewnością zna i to zaufanie też jest zdecydowanie większe. Powiedz mi, wprowadzenie takiej metody na rynek to nie jest taka łatwa sprawa pod kątem właśnie edukacji merchantów. Czy wy w jakiś sposób edukujecie rynek? Tak, to jest bardzo duże zadanie, które już rozpoczęliśmy, ale ciągle będziemy nad tym pracować, bo tak jak mówimy tutaj właśnie w Polsce wdrożenie tego standardu staje się faktem, natomiast przed nami jeszcze ciągle taka praca domowa do odrobienia, która oczywiście jest zaplanowana przez nas wszystkich, przez nas, przez cały rynek, przez partnerów takich jak T-Pay, by wyedukować, czym jest Click to Pay, z czym to się je, na czym polega, jak działa i taka kampania, taką kampanię zarówno edukacyjną, jak i promocyjną rozwiązania oczywiście planujemy i niebawem mam nadzieję, że wszyscy się dowiedzą, czym jest ta usługa i będą ją rozumieli i chętnie z niej korzystali. Mhm. Dobrze, to powiedz mi tak już na zakończenie, jakie są dalsze plany na rozwój tej metody? No to oczywiście jako organizacja globalna mamy nadzieję, że będzie dostępna ona niedługo wszędzie. Tak jak powiedziałam, zajmuje to troszkę czasu, bo jednak wdrożenie całego rynku, wszystkich partnerów, no i wy też wiecie, że musicie wykonać pracę, żeby ten standard udostępnić. Więc tak jak tutaj siedzimy i sobie rozmawiamy, te wdrożenia postępują. No i naszym głównym celem jest i założeniem jest to, żeby wdrożyć tą usługę na całym świecie i umożliwić też zapisywanie się użytkowników do tej usługi z jeszcze innego poziomu. Co mam na myśli? Wcześniej powiedziałam, że jestem na stronie operatora, dokonuję transakcji i zapisuję się do usługi płacąc. W drugiej fazie tutaj naszych prac będzie można się zapisywać również do usługi z poziomu aplikacji bankowej. Tak jak dziś mogę się na przykład zapisać do portfeli elektronicznych Google Pay, Apple Pay z poziomu aplikacji bankowej. Oczywiście mogę też z poziomu portfela zeskanować kartę. Tak samo do Click to Pay'a będzie się można zapisać również z poziomu aplikacji bankowej. Mhm. Czyli to jest też tutaj na naszym radarze i w wielkim obszarze zainteresowania i też to się dzieje. Świetnie. To w takim razie trzymam kciuki za rozwój i bardzo Ci dziękuję za rozmowę. No i cieszę się, że możemy tak wspólnie edukować rynek z tego zakresu tej metody płatności, no bo na pewno zrobi to dużą robotę na rynku. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie i rozmowę.